magical Polish triangle in Dortmund. Yeah. Cześć Kuba. Cześć. Siemano. Jak tam? Dobrze, miło zobaczyć. Tak? No. Zmieniłem się bardzo, czy? Poza zmarszczkami, Siema, lewy. Pozdrawiam. Wiesz co, no tak... Nie było mi łatwo po dwóch latach. Nie, domyślam się. Siemano! Panie mistrzowie, widzę. Dzień dobry. Siema. Witam. Jak tam? Jak tam? Ja dobrze. Anko. Gratulacje. Dzięki. Jak tam? Szczokę? Wiesz co, no... Zobaczymy, nie? Dużo stresu na razie. No później cały czas młodziutki. No. Tak widzę ciebie na Instagramie. Nie wiem, czasami... Chyba, że ty jakiś filtrów używasz. Czasami zdjęcia, kurwa, broda taka. Mówię, co jest, kurwa? Ja nie, nie mam czasu się ogolić, nie? Na żywo jest okej, ale... A tu przyjechałem tam cały. Dzień dobry, ktoś Kuba, cześć. Ile planujesz w niedzielnym meczu wystąpić? W piątkowym, przepraszam. Ja myślę, to jeszcze mam z trenerem porozmawiać, jak to ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że też, wiesz, jak potrenuję, zobaczę też odczucia moje i tak dalej, też myślę. Im bliżej tego ostatniego turnieju, tych ostatnich spotkań, no to wiesz, pojawiają się pytania, wątpliwości. Normalne. Normalne. Ale w Wiśle jeszcze chcę do końca sezonu dograć. Mocny prezent od ciebie. Pewnie, znaczy, no, nie możesz być tego świadom, ale książka chyba przeczytałem. Ta rozmowa z tobą. I w ogóle też te wszystkie, już, tak powiem osobiście, te wszystkie emocje, które dałeś na boisku, to myślę, że to jest największa wartość. Więc to wiesz. Dziękuję. To powiem ci, że jakby wiesz sam. Bo u was jest tak samo. Tak samo ty mega dałeś emocje i tak samo ja oglądałem, jak zdobywaliście medal i w ogóle i dla ciebie, tak jak dla mnie, wydaje się to tak, wiesz, człowiek podchodzi do tego, że nawet trochę skrępowany, wiesz. Już dogadaliście wszystko? Tak, już wszystko tak. Jest. Co gra z Niemcami, jak to idzie? Na poniedziałkę? Wiesz co, zagramy i tu, i tu. Połówka tu, połówka tu. Popstrykane. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. W piątek. Gratuluję. Dzięki. Do zobaczenia. Małe podziękowania amfutbolowe. Super. Dziękuję tak, bardzo. Dzięki za... Dziękuję. Ja mówiłem Przemkowi, że może się uda w niedzielę pojawić. Wszystko tak? Zależy, tak, bo tutaj jak się mam zamiar się zebrać stąd, a wygracie o 16 dopiero, tak, to będę tak. Chciał spróbować tak, z Turcją. Tak, z Turcją. No, będę chciał podjechać jeszcze. No, byłoby cudownie. Super, to zapraszamy. No. Dzięki wielkie. Ja dziękuję. Dobrego zgrupowania, jeszcze raz dobrego meczu, dziękuję ci za spotkanie, wszystkiego dobrego. Muszę jeszcze zapanować nad tymi wszystkimi emocjami, co mi nie będzie łatwe. Może nie panuj. Daj sobie prawdę tych emocji. Nie, ja wiem, tylko wiesz, to jest będzie nieuniknione, tylko kurczę, ja cały czas jestem tak jakbym... No ale wiesz, no masz prawo do tego, nie? No. Powiedzmy, jak was dużo łączy, tak? Bo okazuje się, że i ty i Kuba gracie teraz w Wiśle, i ty i Kuba jesteście legendami reprezentacji, kapitanami byłymi, a teraz jednocześnie się złożyło, że kończy się karierę. Tak? Zgodzę się z tym, że jesteśmy zawodnikami Wisły Kraków i kapitanami, natomiast legendą myślę, że to Kuba jest. Ja myślę, że za mało dokonałem w sporcie i tak naprawdę to Kuba jest dla mnie legendą, a jeszcze po tym spotkaniu, po tych słowach, niesamowicie. Kuba mówi, że ma w sobie dużo emocji, ja również czuję tutaj u siebie, że te emocje trzeba nie sobie poukładać, ale no, niesamowity człowiek, przede wszystkim człowiek. Zawodnik, piłkarz, tak, to jest niepodważalne. Natomiast na tyle, ile mogłem go poznać jako człowieka, no, to wielkie serce i ogromne wartości. Za to dziękuję, że mogłem kibicować i mogłem się spotkać z Kubą. Słyszałem, że Kuba już dostał zaproszenie na ten niedzielny mecz. Rozumiem, że kibiców i widzów Łączna z Piłka też możemy zaprosić do Krakowa, tak? Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Będzie Kuba Błaszczykowski. Bardzo serdecznie zapraszam. Przyjeżdżajcie. Też dla mnie to będzie bardzo miłe, jak będziemy mogli wspólnie po raz ostatni zaśpiewać hymn Mazurek Dąbrowskiego. Super. Dzięki wielkie w takim razie. Bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Dzień. Zapraszam. Była prośba, żeby było dużo uśmiechu. Pierwszy mecz. To jest z eliminacji, nie? Tak. Arabia. Arabia to jest. Riad, no. Tylko, że piątka. No właśnie. Twojej nie było. Mecz z piątką, nie? Dudka grał Darek z piątką wtedy. Tak, ale mówię... Ty grałeś,
trudno powiedzieć, nie? No, dlatego mówię, że z piątką grałem z tego co słyszę, ale nie... Ale to nie w tym meczu na pewno, no. To może później, no? Nie ciągnąć? Nie, wszystko dobrze, to chodzi o kadrowanie. To wszystko tyle dzisiaj stresu kosztuje, że ja naprawdę się czuję jak junior tutaj. Naprawdę. Szok. Dopiero mnie puściło pod koniec treningu. Dopiero. No, to jest chyba w tą stronę. Tak. Tylko żeby nie było widać tego. Popatrzymy na światło. Pan jest trochę niższy. Wcale pan nie jest taki niski. Kurczę, to pierwszy raz, albo jeden z pierwszych razy to usłyszałem. Zawsze ja myślałem, że pan jest wyższy, że pan jest tak. Dziękuję bardzo. No i dziękujemy. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim trenerom. Wszystkim trenerom, sztabowi szkoleniowemu, wszystkim trenerom, którzy mnie prowadzili, kolegom z szatni, maserom, kitmenom, kierownikom, wszystkim ludziom, którzy powodowali to, żebyśmy my byli bardzo dobrze do tego meczu przygotowani, również wam, którzy jak trzeba było zrobić porządek, to robiliście porządek i przede wszystkim kibicom, którzy zawsze od których zawsze czułem wsparcie, którzy zawsze nam dawali mi dużo siły do tego, żebym doszedł tu, gdzie jestem. Dziękuję bardzo. Powoli dociera to do mnie, że to już jest ten moment, w którym będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania swojego kraju. Dla każdego młodego chłopaka z Polski to jest cel numer jeden i dla mnie tak samo było. No i wiem, co po drodze musiałem przejść, żeby dojść do tego miejsca. Najcięższą rzeczą, jaka będzie dla mnie, czy jest dla mnie tutaj, to cały czas panowanie nad swoimi emocjami, bo jednak jest to ostatni mecz, a reprezentacja Polski dla małego Kuby Błaszczykowskiego była marzeniem, później stała się realnością i to wszystko po prostu odchodzi. Cieszymy się, że może być stawał. Bardzo. Bardzo nam zależało na tym. Zobacz, że specjalny kółka dla ciebie. Możemy prosić o pogrom na nich? Pewnie. Chcemy ci podziękować za to, że po prostu jesteś prezentacji. Ben pobiał to grać? Z nami i w ogóle. Dzięki serdecznie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do zobaczenia. Autograf. Lepiej Kuba, dobre. Przytrzymaj, tak? O, pociąg, super. Jak już się Kacper, to możemy tu jeszcze prosić? Cześć. Dzień dobry. Można panie Robercie też na kartce? I tu jeszcze jeden. Proszę. Oddaję. Z drugiej strony jest. Nie, dobra. Tu. Lepiej jak tak. Zatrzymamy. Mamy Marku, może być numer, tak, może być numer. Idziemy dalej. I tam mamy jeszcze jedno ludzko. Możemy dla prosić. Mnie, a możemy brać? I piłkę jeszcze. Powodzenia, Jutro. Stres? Przecież emocje, nie ma. Tak wie, że to jest koniec, to jest... No, teraz też jakoś potrafię przetrzymać, nie? Wyjdziesz na boisko, no, nie da. Tego, że jedno nie ma sobie, nie wiesz, wyjdziesz fizycznie, wszystko. Co będzie, to będzie, nie? Jeszcze na, pokaż co dostałeś. Dostałem laurkę dla Szczęsnego. Uwaga, jesteś najlepszym brakarzem. Brakarzem. I pięknie.
jeszcze przepuszczenie, Błaszczykowski, tak, jest, tak, jest, tak, jest, tak, jest, 1-0, Kuba Błaszczykowski. Wspaniałe lata w Borussii Dortmund, zresztą nie tylko, bo jeszcze również grałem w Wolfsburgu. Poznałem tam ludzi, poznałem piłkarzy, poznałem wspaniałych ludzi, z którymi tworzyliśmy wspólne sukcesy i myślę, że to, że akurat jest to w takim meczu, to myślę, że to jest fajna puenta tego wszystkiego. Co jest tutaj widoczne, to czas, który widać, że idzie do przodu i nie zawraca. Ja również widzę to codziennie, stając rano i patrząc w lustro. I wiem, że niekiedy ciężko nam to wszystko zaakceptować, ale musimy to zaakceptować i żyć przyszłością, a nie tym, co było. Jestem bardzo wdzięczny trenerowi, prezesowi, wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mogę po prostu się pożegnać z tą reprezentacją w najlepszy możliwy sposób. Jest to dla mnie naprawdę coś wyjątkowego, ale też wiem, że i zawsze to wiedziałem, że najważniejsza jest reprezentacja bez względu na indywidualności. Myślę, że przez te kilkanaście lat były momenty, w których mogliśmy się cieszyć, były momenty, w których ponosiliśmy porażki, ale tak jest też w sporcie, ale na pewno to, co dla mnie było bardzo ważne, to, żeby zawsze dawać z siebie 100%. Staram się oceniać życie takie, jakie jest i biorę całe swoje życie z wszystkimi zlotami, upadkami. Nie mam zamiaru koloryzować i zdaję sobie sprawę z tego, że w moim życiu, były rzeczy, które nie zawsze mi wychodziły, nie zawsze szły po moje myśli, ale na pewno to, co robiłem, to robiłem na 100%. To jest po prostu Kuba Błaszczykowski. Jesteś dla mnie cały czas. Nic nie się. Chyba mogę jeszcze 4 kęs. Chciałem się z przedniego wbić. No ale byś szedł, żeby cię powołał, kurde, na ten, na dalej. Jeszcze mogłeś tym ślizgiem mu tam, wiesz, wysłuchać. Dobrze było. Dziękuję naprawdę. Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Zdrowia. Dziękujemy bardzo. Rzeczy, nie wiem, zlotów, upadków i tak dalej, dawaliście mi siłę do tego, żebym doszedł do tego miejsca, w którym jestem. Naprawdę dziękuję Wam ja. Wiecie dobrze, że to nie było dla nas lekkie, łatwe i przyjemne, ale pokazaliśmy, że nie ma rzeczy, które nie są w stanie nas złamać. Mam nadzieję, że starczy nam siły, bo
mam takie swoje przemyślenia, że im więcej człowiek ma świadomości, tym ciężej zrozumieć to, co się dzieje i tym ma mniej siły do tego, żeby przezwyciężać to wszystko. Z takim wsparciem, jak to widzę, to naprawdę wiem, że dam radę i myślę, że jeszcze nie jeden dzień przed nami, w którym będziemy nie płakać ze wzruszenia, tylko będziemy się cieszyć. Wierzę w to głęboko. Do rozgrzewki miałem wrażenie, że nie podołam temu zadaniu. Poza tym, że mogłem strzelić bramkę, bo mogłem i powinienem... Polskim zwyczajem myślę, że zasłużyłem na jednego. Czasy się zmieniły, kiedyś ty nosiłeś moje koszulki, a teraz noszę twoje. Nie wiem, czy ja zaczynam karierę jeszcze raz, czy nie, ale to jest cudowna rzecz, co przeżyliśmy jako rodzina, wszyscy razem. Jeszcze 100 lat, 100 lat nie żyje. It's a great pleasure to meet you. As we talk after the last Kuba's game in the national team, I'd like to ask you about your memories connected with him, because you played together for like 3-4 years, yeah? Yeah, I'm actually not too sure how long it was, but yeah, I played with Kuba in Dortmund under Jurgen Klopp, and honestly, it was an amazing time, very successful. But the memories I think we shared together on the pitch, they were just incredible. And he is an incredible person. Haven't seen him for a long time, actually. So it was amazing to see him again. And he was part of the magical Polish triangle in Dortmund, yeah. You know, with Piszczu and Levy as well. So I feel privileged, and I'm proud to have shared the pitch with him. And what kind of personality is he, in your opinion? I would say he was a really good mix between funny, mm-hmm. but then also, in the right moment, serious. I think he was a top professional. He knew what he had to do, you know, to perform on the highest level on the pitch. And he was a family guy off the pitch, you know. Always surrounded, you know, with his loved ones, with his family, with his friends. And I think he just found the right balance, you know, to be the best possible version of himself. Mm-hmm. I think that even if you didn't play in this game, it's also a pleasure for you to participate, and a special day for him. Yeah, actually, I was very surprised. I didn't know until today in the morning.
that it was basically the last game for him, you know, and he got the opportunity. I thought already he retired, you know, from active football for a few years. And I think you could see also on the pitch today after 10, 15 minutes, you know, okay. He was quite tired. Which I was not used to seeing him, you know, because when we played together, he was always full of energy, you know, and always running and high intensity. So you could see he got old. So so it was a bit funny, but honestly, I feel lucky that it was such a coincidence, you know, that I was here now as well. And took part, you know, in this incredible game and last game for him. So yeah, no, he deserves it. He has been a top professional, as I said before, but more importantly, an amazing person, you know, to share amazing memories with. And I'm proud of what he has achieved in his career. And I just wish him the best now for his personal life with his family. And yeah, he deserves it. Okay, thank you very much for your time. You. Good luck. Thank you very much, thank you. Brawo Szczyna. Jak to było rano dzisiaj? Najlepszy brakarz czy najlepszy bramarz? Brakarz. To tak powolutku tą literkę M będziemy dopisywać? Czy? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że powoli zaczynamy to B robić na takie bramkarz przez duże B. Nie, no żartuję już. Sobie. Żartuję sobie. Ale fajnie. Szczerze, ja myślałem, że nie gram dzisiaj i troszkę nie byłem przygotowany. Ale nie na boisku, tylko przed meczem. Przed meczem byłem przekonany, że nie gram. I przyjechałem na stadion, więc taka troszkę niespodzianka, ale widocznie trzeba mi bardzo późno mówić, że będę grał w meczu. Czułeś, że wchodzisz troszkę w taki trans, w taki rytm tego meczu z 2014? Gdzieś tam to w głowie się kotłowało, czy zupełnie nie? Gdzieś tam z tyłu głowy tam jest, tak już pod koniec meczu może, tak jak już czuję, że o, chyba dwa razy na dwa pokonamy Niemców na Narodowym. Do zera. Do zera i znajduje się jakieś podobieństwa, ale generalnie no, już na samym boisku raczej myślisz o tym, gdzie jest piłka i gdzie są przeciwnicy, niż myślisz o historii. Tym bardziej, że mało dzisiaj było czasu na to, żeby sobie powspominać na tym boisku, bo w tej drugiej połowie rzeczywiście działo się dosyć dużo w naszym polu karnym. A ty jak tak mówisz, że myślisz o tym, gdzie jest piłka, to był taki moment, gdzie myślałeś, że ta piłka jest już za linią, bo była ta sytuacja sprawdzana przez VAR, czy wiedziałeś cały czas, że nie ma opcji? Mi powiedział, że dobra interwencja, ale chyba już w bramce. Tak? I wkurzyłbym się, jakby ona była jednak w bramce, także fajne wspomnienia. Niemcy są moim ulubionym przeciwnikiem w reprezentacji. Mam nadzieję, że spotkamy się z nimi w finale Mistrzostw Europy w 2024 roku. Na ich ziemi już wtedy. Na ich ziemi, oj. To, ale będzie smakować, co? Tak, to znaczy smakowałoby rzeczywiście. Fajny mecz. Troszkę przecierpiany w ostatnich minutach, ale najważniejsze, że wygrany. Czasami tak musi być. Dzięki wielkie, gratulacje. A i z takim palcem, który się nie rusza, też można bronić. Okazuje się, że można.